Dzisiejszy dzień to w naszym internacie dzień świąteczny. Niezwykły. Z wielką niecierpliwością i tęsknieniem, jak co roku, oczekiwaliśmy na święta Bożego Narodzenia. Bowiem jak śpiewają czerwone gitary, jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, w którym gasną wszystkie spory. Kiedy wszyscy stajemy się lepsi, bardziej dla siebie i innych. I wreszcie nadszedł świąteczny czas, który nieodłącznie kojarzy się wszystkim z rodzinną wieczerzą, wigilią, opłatkiem, pięknymi polskimi kolędami, atmosferą magicznych chwil spędzonych przy choince i oczywiście z prezentami przynoszonymi przez świętego Mikołaja. Dzisiaj w internacie mamy bardzo miłych, sympatycznych gości. Zaszczycił nas swoją obecnością pan wiceprezydent miasta Tarnowa, Kazimierz Koprowski. Są z nami też przedstawiciele sponsorów, dzięki którym nasza kolacja jest taka pyszna i wspaniała. Pani Beata i Adam Borowcowie z Zyni. Do tego, że kolacja jest wspaniała, przyczynił się też Kerfur, ale niestety nie ma nikogo. Mamy również tutaj dwie panie, które są przedstawicielkami Ekotaru, firmy, która współpracuje z nami przez cały rok w zbieraniu butelek i zdobywaniu nagród za te butelki. Witamy panią Szarkowicz i panią Bukowiec. Oczywiście witam bardzo serdecznie dyrektora naszego ośrodka, pana Krzysztofa Zeliasza. Jest też z nami pani dyrektor Beatka Nowak. Pani dyrektor Renata Wrzos. Pani psycholog Krystyna Jaworska. No a nauczycieli reprezentują solidnie pani Marysia Niemczurowa i pan Jacek Bochenek. Zaszczyciły nas też swoją obecnością była pani dyrektor, pani Bożena Kryplewska. Z osób, które też niektórzy z was jeszcze pamiętają, bo pracowały z nami, przyszła do nas też pani Renia Kowierska. Pani Renia osiadła sobie ze swoimi wychowankami, więc pewnie nie wszyscy ją zobaczą, ale jak będziemy składać życzenia, to na pewno się zobaczymy. Są też z nami panie z obsługi, pani nocna, także witamy wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście witam również serdecznie wszystkich wychowawców, no i oczywiście was, bo bez was nie byłoby tej Wigilii. Ona jest to prawda dla was, ale bez was na pewno by jej nie było. Brawa dla wszystkich.